Gościem Boxing News Łukasz Wawrzyczek. Witaj, Łukasz. Witam serdecznie. Łukasz, wielkie święto w twoim mieście, w Oświęcimiu, wreszcie gala boksu i w walce wieczoru twoja osoba. No, jak na to reagujesz? Twoja pierwsza, no nie, myśl po tym, jak Ryszard Skórka zakomunikował ci: Łukasz, masz walkę wieczoru i to jeszcze u siebie. Tak, jest to moja druga walka wieczoru u siebie w mieście. Cieszę się, jestem zaszczycony, że mogę walczyć u siebie w mieście. Mamy wspaniałą publiczność znaną z hokeja, więc mam nadzieję, że ci wszyscy kibice przyjdą mnie dopingować oraz całe miasto. Święto, tak jak mówisz, dla polskiego boksu, dla oświęcimskiego boksu i dla reaktywacji polskiego boksu. Cieszę się, że ja kontynuuję tę dalszą karierę tego boksu i mogę pokazać się w mieście i jestem zaszczycony, że mogę. Mam nadzieję, że dam lepszą walkę niż w tamtym roku. José Hebes wypadł jakby z obiegu, bo miał z tobą walczyć. Nie znasz na tę chwilę swojego rywala, no ale chyba jeszcze te ponad 5 tygodni do walki, to nie jest chyba dla ciebie problem. Nie ma dla mnie żadnego problemu, ale wracając do Jose przysłał zwolnienie lekarskie na maila i przepraszał, że nie może wystąpić. Gdyby gala była 2 tygodnie później, na pewno by ze mną walczył. Rozpatrujemy teraz 3 bardzo dobrych z górnej półki europejskiej zawodników. Myślę, że dzisiaj, góra jutro, a na pewno w tym tygodniu zapadnie decyzja już, kogo wybierzemy. Jest tam rozpatrywany Finn, Belg oraz chyba Francuz. A powiedz, Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, bo to tytuł, o który będziesz walczył, znaczy to coś dla ciebie? Bo tak ten polski boks trochę z boku przez ostatnie lata, powiedzmy, stał. No teraz dopiero Departament Boksu Zawodowego się pojawił. Myślisz, że ten tytuł będzie miał znaczenie prestiżowe? On ma dla ciebie znaczenie prestiżowe? Jeżeli chodzi o boks amatorski, tak jak mówisz, bardzo stoi, już od wielu, wielu lat stoi w miejscu albo nawet się cofa, ale nie pora tu mówić o boksie amatorskim. Tak, oczywiście ma to dla mnie znaczenie, ponieważ być w czymś najlepszym w kraju, nieważne, możemy być nawet najlepsi w bierkach, w szachach, ale jednak w boksie to jesteśmy najlepsi w tym kraju. Wzmacnia się nasz ten boks zawodowy. Mamy przykłady walk o tytuły: Andrzej Wawrzyk, Mariusz Wach, Diablo Włodarczyk nasz. Więc ten boks nie jest całkiem nieznany w świecie, nasz polski. I na pewno tak samo jest większa ilość już pięściarzy zawodowych u nas w kraju. Więc tym bardziej mnie to cieszy, że mogę walczyć o ten tytuł i być, mam nadzieję, najlepszy w kraju. A powiedz, jak przebiegają przygotowania? Nad czym pracujecie z trenerem? Szybkość, siła, no co będzie takim atutem największym Łukasza Wawrzyczka? W tej chwili skończyliśmy właśnie pierwszy cykl treningowy, czyli siła, kondycja. Od jutra zaczynamy już sparingi oraz już sam boks i przez te 4 tygodnie będziemy sparować z czołówką polskich zawodników i mam nadzieję, że będę optymalnie przygotowany. No właśnie, może zdradzić, kto będzie ci pomagał w przygotowania? Znasz już nazwiska, którzy chłopcy przyjadą do ciebie? Tak, już w czwartek jedziemy na sparingi do Katowic, na Klowa z Katowice. Tam będę sparował z Bartoszem Grawką, który przygotowuje się do walki z Andrzejem Sołdrą. Później jedziemy do Siemianowic Śląskich, także później do Krakowa. I ostatni sparing będziemy mieli w Dzierżoniowie 28 maja u Piotrka Wilczewskiego. Prawdopodobnie tam będzie Paweł i Kamil Szeremeta. Masz zamiar, że tak powiem, z Pawłem Gwarzewskim posparować, bo to trochę kilogramów więcej. Tak, Paweł jest cięższy, silniejszy, ale myśmy już sparowali dużo ze sobą w Białymstoku. Znamy się, lubimy się, pomagamy sobie wzajemnie, więc myślę, że i tym razem mi Paweł dużo pomoże podczas sparingów. A powiedz, jaki jest twój cel? Co Ryszard Skórka wyznaczył na, no powiedzmy, jeszcze ten rok, bo to dopiero pierwsza połowa. Kolejne walki Łukasza Wawrzyczka, masz już w głowie terminy, daty. No myślę, że rywali to jeszcze nie, ale na pewno jakiś cel jest. Tak, 1,5 roku temu wraz z moim sponsorem Kredyty Chwilówki oraz z panem Ryszardem Skórką postanowiliśmy sobie cel stanąć do walki o tytuł Mistrza Europy. Myślę, że jest to w moim zasięgu, w przeciągu 3 lat, jest to w moim zasięgu i idziemy właśnie tą drogą, więc wybór zawodników nie jest przypadkowy. Moich oponentów w tej walce w Oświęcimiu oraz w przyszłych walk nie jest przypadkowy i będziemy się starali iść tą drogą, czyli ewentualnie po wygranej walce w Oświęcimiu popatrzeć, który wskoczy w rankingach, potem iść o pas Unii Europejskiej w wadze średniej,
i stanąć w walce o tytuł, dostać o mistrza Europy. Zawodnicy polscy często walczą, oprócz tego, że w ringu, to walczą też o popularność. Ty już miałeś okazję walczyć na antenach wielu stacji telewizyjnych, teraz po raz kolejny będzie to Orange Sport. To dla ciebie ma duże znaczenie? Jakoś tak psychicznie cię to podbudowuje, dodatkowo mobilizacja, nobilitacja, czy nie ma to żadnego znaczenia, bo skupiasz się na walce i jakby ten pojedynek, czy on jest transmitowany, czy nie, to jest dla ciebie obojętne? No, tu można właśnie dać dwie odpowiedzi. Pierwszą, którą mówisz, że cieszę się, że telewizja wyraża zainteresowanie moją osobą, że gdzieś tam chcą moje walki pokazywać. Tak jak mówisz, wcześniej moje walki były pokazywane na różnych stacjach telewizyjnych. Nigdy nie, że tak powiem, nie dałem plamy, nie pokazałem się ze złej strony i bardzo to cieszy, że jest zainteresowanie telewizji. A druga sprawa, najważniejsza jest walka i wygrana tej walki, wygrana podczas tej relacji, a resztę przychodzi później samo. Także najważniejsze, sam mi odpowiedziałeś na to pytanie, także myślę, że i to jest ważne, że... Na koniec już pytanie nie o ciebie. Andrzej Wawrzyk. Andrzej Wawrzyk będzie walczył z Aleksandrem Powietkinem. Jak dajesz jakieś szanse Andrzejowi w tym starciu? Bo myślę, że no 99,9% kibiców to już chyba go na starcie skreśliło. Walka na obczyźnie i jeszcze z takim zawodnikiem. Ja pamiętam Powietkina z turniejów amatorskich i z różnych imprez międzynarodowych, także ze Sztama. No, fenomenalny zawodnik, fenomenalny, potrafi wszystko w ringu, ale widziałem podczas ostatniej walki też niezbyt dobrze się przygotował, więc ja bym tutaj upatrywał szansę, że może zlekceważyć Andrzeja, no, a w tym po prostu no, już wszystko w rękach Andrzeja, żeby to wykorzystać. Jeżeli go zlekceważy Powietkin, jeżeli go nie zlekceważy, no to obstawiam wygraną Powietkina i to przed czasem, ale tak jak mówię, jeżeli nie potraktuję poważnie Andrzeja, to Andrzej ma bardzo poważną szansę dać siebie wszystko i niech tam zostawi serce w ringu, mózg, głowę, wszystko i życzę mu powodzenia i trzymam za niego kciuki, żeby wypadł jak najlepiej. No i sercem oczywiście jestem za Polakiem.